Także witam Was serdecznie, kochani, na kolejnej części wykładu pod tytułem właśnie Szabat. Czy zaczyna się od poranku, czy zaczyna się od wieczora? Ja tylko tak dla przypomnienia, co było wczoraj. W pierwszej części zostało takie postawione pytanie, takie retoryczne pytanie, jeżeli zmiana liczenia doby była inna po niewoli babilońskiej niż przed niewolą babilońską, to gdzie to można wychwycić? I staraliśmy się pokazać na podstawie księgi chociażby Nehemiasza, Ezdrasza i wcześniejszych ksiąg Jeremiasza czy Ezechiela, czy także rzeczywiście się rzeczy mają. Poruszyliśmy sprawę od poranku do poranku, od wieczora do wieczora. Poruszone były natomiast też kwestie łamania szabatu po zachodzie słońca, wtedy kiedy tragarze przychodzili z towarem. Nehemiasz zamyka te bramy. Wiemy, że przychodzili jeszcze dwa czy trzy razy, jak zostało napisane, a potem już nie przychodzili. Mówiliśmy sobie troszeczkę o słowie dzień. No i oczywiście też słowo manna, bo na samym końcu. I jeszcze taka kwestia właśnie odnośnie tej manny. Widzicie, jesteście dobrymi uczniami, bo po wykładzie mieliśmy ciekawą rozmowę, debaty jeszcze. I te rozmowy trwały aż do pierwszej, dlatego dzisiaj widać, że jesteśmy zmęczeni, ale wszystko ku pożytkowi naszemu. I napisane jest w Księdze Liczb 11:9, gdy nocą opadła rosa na obóz, opadała równocześnie i manna. Ja wspomniałem, że rzeczywiście manna była dostępna każdego poranka, kiedy wstali, zbierali. Nie jest to żaden dowód, że zaczyna się doba, tylko że manna już była dostępna. Natomiast jak z tego fragmentu wynika, manna padała nocą, a siódmego dnia nie była dostępna o poranku, dlatego że nie spadła w nocy. Tak jak ktoś zauważył, i to jest bardzo cenna uwaga, nie spadła w nocy, ponieważ był szabat już. Tak? Prosty wniosek. Czytamy. Oczywiście wiele tekstów jest bardzo okrojonych i trzeba w domyśle coś zobaczyć, ująć coś w domyśle. No ale rzeczywiście wniosek jest trafny. No, każdego wieczora, a każdej nocy spadała, rano była dostępna i tak było przez cały tydzień. Kiedy w sobotę rano wstali, nie było tej manny, ponieważ kiedy rozpoczął się szabat, ta manna nie spadła po prostu wieczorem. I teraz w dzisiejszej części przygotowałem dla Was taki wykres. On będzie nam pomocny dzisiaj, przynajmniej w tym początkowym okresie, początkowym moim wykładzie. Wykres przedstawiający taki cykliczny wykres nocy i dni wraz z opisem poszczególnych faz i części. I mamy tutaj mamy światłość, czyli ten wykres pokazujący fazę słońca, przynajmniej to jest światłość, gdzie mamy nasze or, mamy wieczór, erew, mamy tutaj zachód słońca, szkijat haszemesz, mamy swoją ciemność, czyli choszech, mamy swój poranek albo świt, bo tak po polsku też można powiedzieć, mamy swoje boker, czyli wschód słońca, mówi się zrychat haszemesz lub mizrach haszemesz, mamy też wcześnie rano, zaznaczyłem tutaj troszeczkę inaczej niż powiedzmy ten zachód, ten wieczór czy ten wschód. Natomiast wcześnie rano może po polsku nawet oznaczać troszeczkę przed zachodem, troszeczkę po zachodu, bo to jest wcześnie rano, prawda? Haszkemba Boker. Mamy swoją noc, Laila, czy północ. Tu będziemy mieli południe, Cochorain. Mamy tutaj północ, Hatzot Laila. I mamy tutaj między wieczorami Bein Harba. I ja się do tego później odniosę. Do tego właśnie mam w trzeciej części odniesienie. I ten wykaz będzie nam pomocny w moim przynajmniej analizie, żebyście wiedzieli, żebyście się nie zgubili, bo pewne rzeczy trzeba zobaczyć, a nie tylko usłyszeć. Ustalone święta. Jak określano dzień podczas wyjścia właśnie z Egiptu, w prawie Mojżesza, w ustalonych świętach, są różne podejścia w zrozumieniu Eksodusu. Co do szczegółów, tak samo i chronologii, i słów Boga, właśnie zabijesz baranka między wieczorami. No i w tym wypadku nie chodzi o to, żeby też pokazać jeden sposób myślenia, ale no, pokazać Wam przynajmniej kilka opcji, kilka koncepcji, z którymi ja się zderzyłem. A
Uważam, że to jest bardzo interesująca rozmowa z różnymi ludźmi. Rozmawiałem przed wykładem, tak jak to należy. Uważam, że właśnie w wyniku zbierania materiałów należałoby zaznajomić się z argumentami z jednej i z drugiej strony, pozbierać te argumenty, przedstawić, obiektywnie powiedzieć, tak właśnie ludzie wierzą, tak uważają. Ktoś dzwoni z tym telefonu, może właśnie urwało się jakieś połączenie, ale przejdę dalej. To właśnie te koncepcje chciałem wam przedstawić. Bez względu na to, jak wy postrzegacie to, uważam, że warto też zaznajomić się z tym, jak inni też myślą. Ze względu na, właśnie na tekst też w Księgi Wyjścia 12:18, 14 dnia miesiąca pierwszego od wieczora winniście spożywać chleb niekwaszony aż do wieczora 21 dnia tego miesiąca. I słyszałem też taki argument, że właśnie ten tekst należałoby odpowiednio rozumieć, bo tekst jest tak mega przekombinowany. Chociaż myślę, że tu nie chodzi o tekst, tylko chodzi o interpretację tego tekstu. Ktoś to powiedział, odnieść się może do interpretacji. Od wieczora do wieczora nie jest święty dzień, tylko właśnie spożywanie prześnych chlebów. Jak zaznaczyłem, zrozumienia są różne, ale takie główne zrozumienia, jak zauważyłem, są cztery. Jakie one są? Koncepcja pierwsza, że zabicie baranka lub koziołka. Będziemy mówić w skrócie baranek, bo szybciej, ale wiadomo, że tekst mówi, weźmie sobie baranka lub weźmie sobie koziołka, tak? Więc żeby nie powtarzać się, będę używał tylko jednego słowa baranka. Miało nastąpić o zmierzchu między przejściem z 13 na 14. Według właśnie zrozumienia tekstu będziecie go strzec aż do 14 dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela zmierzchu. Więc mamy tutaj 13 Abib, mamy tu 14 Abib, czyli przejście między 13 a 14 jest tu wieczór. No i ponieważ będziecie go strzec aż do 14, a od którego dnia? Jako uczniowie będę was dzisiaj pytał, tak, od 10 do 14. Jak będziecie pisać w internecie, to zobaczycie, że głównie się przekazuje 4 dni, czyli mamy tutaj 10, 11, 12, 13, tak? Czyli jak jest 13, to taka koncepcja wychodzi, że jak jest wieczór, właśnie ten przy okazji, zobaczcie, że jeżeli doba zaczyna się od wieczora do wieczora, to każda doba ma swoje dwa wieczory, tak? Ten początkowy i ten końcowy wieczór. Więc tutaj chodzi o te koncepcje, że to jest na początku doby. Jak wieczór się zaczyna, kończy się w zasadzie 13 Abib, to 14 się zaczyna i tu jest mamy ten wieczór, Erew, i tutaj zabicie tego baranka następowało tego miesiąca. I to jest ta pierwsza koncepcja. Druga koncepcja, można też te słowa zrozumieć, według niektórych, że włącznie z 14, tak? Czyli to jest taki pod koniec tego 14 dnia o zmierzchu. Jest taka główna idea w judaizmie. Macie, mamy 14 Abib i to jest nie ta noc, tylko ta noc, tak? Ten wieczór. Dlatego, że 15 Abib jest to też święto prześników już. I trzecia koncepcja, którą też poznałem, w połowie 14 dnia, czyli jeśli przyjąć, że doba zaczyna się od poranku, tak? Od poranka do następnego poranka. Czyli jak mamy, powiedzmy, ten 14 Abib poranek, zaczyna się dzień i kolejny dzień 15, to tutaj mamy tą całą fazę 14 Abib. Czyli wieczór w tym wypadku jest tylko jeden, tak? I mamy właśnie tego dnia, tej nocy, czy tego wieczora, zabijesz baranka. To jest ta trzecia koncepcja. Czwarta koncepcja, też bardzo interesująca. Wczoraj wieczorem żeśmy o tym sobie rozmawiali. Ja się pytałem uczciwie, jak wy to widzicie. Niektórzy rzeczywiście powiedzieli tak, uczciwie, można to tak zobaczyć. Więc to jest między jednym wieczorem a następnym wieczorem. Czyli jeśli też ktoś czyta tekst bez komentarza i kontekstu kulturowo-historycznego, to może też tak zrozumieć, między wieczorami. Ma się przez to zrozumieć, że jeśli baranek, zobaczcie, byłby zabity w tym przedziale czasu. Czyli tutaj macie jeden wieczór, tu macie drugi wieczór, macie po hebrajsku Bein Harbaim, Erev to wieczór, Arbaim to są wieczory, Bein Harbaim to są między wieczorami. Więc jak ktoś przeczyta, powiedzmy z Biblii Gdańskiej chociażby, baranka zabierz między wieczorami, no to co można z tego zrozumieć, tak? Że jest jeden wieczór, drugi wieczór i mamy między tym wieczorem jakiś czas. Czyli jeżeli baranek byłby zabity właśnie tego czasu albo tego czasu, to też mieści się w tym przedziale czasu. I właśnie stąd niektórzy wnioskują, że za czasów Jezusa mogło tak się stać, właśnie by połączyć Ewangelie chociażby synoptyczne,
z Ewangelią Jana, która jest troszeczkę inna. I o tym nie będę teraz mówił, nie będę tylko wątku rozwijał. To jest na inny czas, ale wiemy, że Ewangelie synoptyczne przedstawiają Jezusa, który jadł Paschę. Ewangelia Jana pokazuje tylko, że Pascha dopiero się zbliżała i faryzeusze nie chcieli wejść do Piłata, żeby się nie rzeźlić, bo Pascha dopiero się zbliża. Stąd takie pytanie, czy Jezus spożywał Paschę, czy był Paschą. I to jest dość znane, to pytanie. I też, no mówię, nie na dzisiaj, nie będziemy dzisiaj tego poruszać. I spójrzmy natomiast na tekst w kontekście. To jest Księgi Wyjścia 12:6-9. I będziecie go chowali aż do 14 dnia miesiąca tego, a zabije go wszystkie zebrania zgromadzenia izraelskiego między dwoma wieczorami. Właśnie to hebrajsko Bein Harbaim. 14 werset. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i będziecie obchodzić go, będziecie jako święto dla uczczenia Jahwe. Po wszystkie pokolenia w tym dniu świętować będziecie na zawsze. W pierwszym dniu będziecie mieli zwołanie święte, tak samo w dniu siódmym. I będziecie wtedy nie będziecie wtedy wykonywać żadnej pracy, będzie wam tylko wolno przygotować pożywienie. Przestrzegać będziecie święta prześników, gdyż w tym dniu wyprowadziłem wasze zastępy z ziemi egipskiej. Przestrzegajcie tego dnia jako ustanowionego na zawsze we wszystkich waszych pokoleniach. 14 dnia miesiąca pierwszego od wieczora winniście spożywać chleb niekwaszony aż do wieczora 21 dnia tego miesiąca. Przez 7 dni nie znajdzie się w domach waszych żaden kwas, bo kto by spożył coś kwaszonego, winien być wyłączony ze zgromadzenia Izraela, tak przybysz, jak i urodzony w kraju. No i tylko w kilku przekładach polskich oddano taki ciekawy zapis Bein Harbaim, i to tutaj macie Biblię Gdańska, przekład Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nowa Biblia Gdańska, przekład Nowego Świata, o tym mówi i przekład Budnego, pięcioksiąg w przekładzie Szymona Budnego. Mówią właśnie o tym sformułowaniu między dwoma wieczorami. Ogólnie się mówi, że to jest po prostu wieczorem, bo przy zachodzie słońca. Więc zobaczcie, że w tekście jest napisane, że będziecie świętować, tak? Czyli mamy święto, to nie jest tylko zjedzenie jakiegoś chleba, to jest po prostu święto. Natomiast z chwilą rozpoczęcia 15 właśnie tego przez 7 dni będziecie, to 14 dnia miesiąca od wieczora winniście spożywać chleb niekwaszony aż do wieczora 21 dnia tego miesiąca, przez 7 dni. Ja tu podkreśliłem pewne sformułowania, nie będziecie wtedy wykonywać żadnej pracy, czyli 15 zakaz było wykonywania żadnej czynności zakazanej, ostatniego dnia tak samo. Dobrze. I tutaj dla uzupełnienia jeszcze Story Pardes Lauder. Ciekawy fragment dotyczący właśnie taki komentarz, czy sposób tłumaczenia tego słowa Bein Harbaim. Będzie przez was strzeżone aż do 14 dnia tego miesiąca i cała zgromadzona społeczność Izraela zarażnie go po południu. Czyli zobaczcie, tutaj mamy kolejne takie ciekawe sformułowanie, że o ile mamy wieczorem, mamy między wieczorami, a tutaj Tora Pardes Lauder mówi po południu. No i jeszcze na taką szczególną uwagę również zasługuje komentarz Cyrkowa. Cała rzesza jednocześnie, czyli tam jest Bein Harbaim, między dwoma wieczorami. To jest, i tutaj Cyrkow tutaj nakreśla już, co to znaczy. W godzinach przed i po zachodzie słońca. Analogicznie, i to wynika z tego, że ta analogia wynika z tego słowa Cochoraim. Cochoraim to jest południe i godziny przed i popołudniowe. W języku hebrajskim jest to ten okres czasu, przed i po. To tak samo właśnie między wieczorami, Bein Harbaim, znaczy przed i po zachodzie słońca. Nie jest to taki czas między jednym zachodem, a drugim zachodem, ale to właśnie ten czas między kiedy słońce jest po środku, tak? Czyli przed i po.
komentarz dalej. Abenezra rozumie tutaj jak Karaici i Samarytanie, czas zmierzchu od zachodu słońca do zapadnięcia nocy. Rabanici, czas od godziny 12 do nocy. Wyraźnie to wskazuje, że w potocznym życiu liczono pierwiastkowo dzień od rana do rana. Inaczej nie byłoby jasne, czy mowa tu jest o wieczorze, w którym ten dzień się kończy, czy też z którym się zaczyna. I to troszeczkę wczoraj żeśmy wieczorem już rozmawiali o tym, że jak czytamy tekst tak bez komentarza, bez takiego zaplecza kulturowo jakiegoś historycznego, to no to między wieczorami znaczyłoby odtąd dotąd, tak? I teraz no, Izak Cylkow, to jest polski rabin i kaznodzieja, on tłumaczył Biblię, on umiera w 1908 roku w Warszawie na atak serca. Obronił doktorat z filozofii i filologii semickiej na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze. Także jest to taki uczony. I Cylkow potwierdza, że właśnie były takie grupy, które różnie patrzyły na ten zapis z Księgi Wyjścia 12:6 i różnie też podchodzono do tego, no, do tego obliczenia doby. Zobaczcie, że pierwiastkowo tak mówi, że można by było podejść do tego tak od poranka do poranka, bo dlatego, że nie można by było zobaczyć, który ten wieczór, o którym żeśmy wspomnieli wcześniej, czy to jest ten rozpoczynający dobę, czy kończący dobę. I to też cenna uwaga, że kiedy czytacie Zabiję go wieczorem, no to są takie podejścia, że może 13 na 14, może 14 na 15. I to jest uczciwe podejście, uważam, że trzeba się nad tym zastanowić, a nie na przykład przepychać się, ja już mówię, czy to jest ten wieczór, czy to jest ten wieczór. Uczciwie spojrzeć na tekst, rzeczywiście jest to kontrowersja pewna, natomiast tej kontrowersji by nie było, gdyby był jeden wieczór, a doma by się zaczynała od poranka do poranka. Tak? No i jeszcze co do Abenezra. Abenezra, Ibn Ezra, znany jako też Abenezra, był wybitnym żydowskim uczonym, poetą, komentatorem Biblii, astronomem i astrologiem. Żyje w XII wieku, rodził się w Hiszpanii. Tam właśnie taka kwitła intelektualna elita, można powiedzieć, gdzie kultura islamska również i żydowska funkcjonowała. Karaici to grupa etniczna, religijna, która wywodzi się z judaizmu, ale odrzuciła Talmud jako autorytatywne też źródło prawa religijnego, opierając się swoje wierzenia tylko wyłącznie na Tanachu, czyli na hebrajskiej Biblii. Tanach, wczorajśmy sobie powiedzieli, że to są tak zwane Stary Testament. Natomiast rabanici, zwani także rabinistami, to wyznawcy judaizmu rabinicznego, który jest dominującą formą judaizmu właśnie od starożytności aż do współczesności. Judaizm rabiniczny opiera się zarówno na pisemnym, jak i ustnym przekazie tradycji żydowskiej, w tym na interpretacjach prawa zawartych w Talmudzie oraz na innych pismach również rabinicznych. I chociaż w pierwszej części powiedziałem wam, że RF występuje 135 razy w Biblii hebrajskiej, w 25 wersetach, to jednak właśnie w liczbie mnogiej występuje tylko w Torze Mojżesza. Jest taka uwaga, że jeżeli Cylkow wskazuje tutaj, że ktoś na przykład, w tym przypadku Abenezra, czy Karaici, czy Samarytanie, albo rabanici uważają jakiś czas odkądś dokądś, to w Biblii tego nie ma. Jest to pewna forma przyjęta. Na przykład od godziny 12 do nocy na przykład, nie? Albo jak będziecie czytać jakieś opracowanie i ktoś użyje między 15 a 18, to jest przyjęte jako forma interpretacji. Tego nie ma w piśmie, tak nie ma w Biblii. Jest to forma interpretacji. Natomiast ten tekst Bein Harbaim został użyty w 11 wersetach. Wszystkie je prześledziłem, żeby wam pokazać. I przeczytajmy je wszystkie, bo nie jest tego dużo, żebyście zobaczyli, jak to wygląda w kontekście, bo nie zawsze odnosi się do Paschy. Księga Wyjścia 12:6 i będziecie go chowali aż do 14 dnia miesiąca tego, a zabije go wszystkie zgromadzenie Izraela, zgromadzenia izraelskiego między dwoma wieczorami. I to jest wszystko z Biblii Gdańskiej. 16:12 usłyszałem szemranie synów izraelskich, rzecze do nich, mówiąc między dwoma wieczorami będziecie jeść mięso,
A rano nasycicie się chlebem i poznacie, że imię jest Pan, Bóg wasz. I chociażby z tego tekstu widzimy, że tutaj chodzi o pewien pojedynczy wieczór. Mimo to, że jest napisany Bein Habalim, czyli mimo to, że jest mamy między dwoma wieczorami, będziecie jeść mięso. Natomiast następne zdanie pokazuje Avi Arano, tak? Czyli tutaj macie wieczór, a tu macie rano. Baranka jednego ofiarować będziecie rano, a baranka drugiego ofiarować będziecie między dwoma wieczorami. To jest Księga Wyjścia 29:39. Następnie 29:41. Także baranka drugiego ofiarować będziesz między dwoma wieczorami, według obrzędu ofiary porannej i według ofiary mokrej jej. Tak przy niej uczynisz nad wonią przyjemną i ofiarę zapalną Panu. Wyjścia 38. Także gdy rozpali Aaron lampy między dwoma wieczorami, kadzić będzie kadzidłem, kadzeniem ustawicznym przed Panem w narodzie waszych. Kapłańskie 23:5 miesiąca pierwszego dnia 14, to też miesiąca między dwoma wieczorami, święto przejścia pańskiego. Liczb 9:3 macie tutaj znowu między wieczorami, obchodzić będziecie czasu naznaczonego. Liczb 9:5 i obchodzić święto przejścia pierwszego miesiąca, 14 dnia. No, święto przejścia, tylko to jest właśnie inaczej Pascha, między dwoma wieczorami. Liczb 9:11 miesiąca wtórego, 14 dnia, między dwoma wieczorami. Liczb 28 też mamy między wieczorami. Tego baranka drugiego ofiarować będziesz. No i ostatni fragment to jest 28:8. A drugiego baranka ofiarować będziesz między dwoma wieczorami jako ofiarę śniednią poranną. Zobaczcie, w tych wszystkich przypadkach, chociaż jest określona liczba noga, jak słusznie wskazuje też Cyrkow, jest to czas jednego wieczora od zmierzchu do czasu po zachodzie słońca i właśnie w tym przedziale czasu, gdzie zachód słońca byłby po środku na tego przedziału czasu. Chociaż logicznie wydawałoby się powiedzieć po polsku między wieczorem, tak? Bo to jest, jeżeli coś jest pojedynczego w polskiej mowie, tak, to mówimy między wieczorem, albo między wieczerze, tak? Czyli mamy wieczór i mówimy to w staropolskim, moglibyśmy powiedzieć, coś jest między tym wieczorem, przed i po. Natomiast jeżeli mamy to między wieczorami, to zaraz wyobrażamy sobie między jednym wieczorem, a drugim wieczorem. Zgadza się? Tak, między dwoma wieczorami. Tak postrzegam. Ale gdyby to było po polsku napisane między wieczorem go zabijesz, to my byśmy się koncentrowali jako Polacy, że to jest liczba pojedyncza, że nie bylibyśmy w stanie pomyśleć sobie, że może jest jakaś inna opcja. No właśnie biorą się te kontrowersje, że czytamy przychodzi przekład jakiś i on albo nas naprowadzi, albo nas wyprowadzi z jakiegoś toru myślenia. I teraz chronologia wyjścia i ustanowienie święta prześników. Pascha, jak wiemy, Pesach od czasownika ochraniać, współczuć, pominąć, przejść obok. Wulgata odnosi się i tłumaczy jako przejście. W opracowaniu Rafała, kiedy zaczyna się doba, strona 9, jest takie założenie, że jeśli zabicie baranka mogło być po zachodzie i zjedzenie go jest tego samego dnia, to jak to wytłumaczyć, skoro wszystko ma się odbyć 14, a przejście z jednego dnia na następny jest wieczorem. I chociażby zostało to napisane w takich tekstach, wieczorem po zachodzie słońca, znaczy tylko na miejscu, które Pan Bóg Twój wybierze na mieszkanie dla swojego imienia, składać będziesz ofiarę paschalną, wieczorem, i tutaj macie z przekładu Biblii Warszawskiej, wieczorem po zachodzie słońca, w tym samym czasie, kiedy wychodziłeś z Egiptu. I powtórzonego prawa 16:6, Biblia Gdańska, macie wieczór przy zajściu słońca. Ba'arewkę wo haszamesz. Haszamesz dosłownie wieczorem jako przyjście słońca. Później do tego się jeszcze odniosę. No i jeszcze mamy porównanie z drugiej kronik 30:15, czy potem 14 dnia drugiego miesiąca zabili baranka paschalnego. Zawstydzeni kapłani i lewici poświęcili się i wnieśli ofiary całopalne do świątyni pańskiej. Podobnie jest w tych wersetach już w Księga Wyjścia 12:8, gdy mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy. Je się będą z prześnikami i gorzkimi ziołami. I teraz czytamy tam właśnie w tym opracowaniu, ja zacytuję, żeby tam niczego nie zmienić,
Jeżeli by więc dzień zaczynał się o zachodzie słońca, to trudno by było wytłumaczyć, w jaki sposób ma nastąpić w dniu 14 Abib zabicie baranka i spożycie baranka, skoro spożycie miało być po zachodzie słońca, nocą, która następowała po dniu 14 Abib. Natomiast jeśli noc następowała po danym dniu, zalicza się jeszcze do tego dnia, a nowy dzień zaczyna się o wschodzie, to wtedy problem zostaje rozwiązany, bo zarówno zabicie, jak i spożycie baranka następują w dniu 14 Abib. No wyjście z Izraela z Egiptu nastąpiło w kolejnym dniu, który rozpoczął się o wschodzie, czyli dnia 15 Abib. Jeśli chodzi o zabicie baranka po zachodzie słońca, to moglibyśmy tak krótko powiedzieć. Sprawa była załatwiona. Warto też zaznajomić się z innymi przekładami i zobaczyć, jak te przekłady są, no jak te przekłady są, jak one nas kierują, bo pamiętajcie, że każdy przekład kieruje wasze myślenie w jakimś kierunku. Jeżeli macie możliwość, wiadomo, że macie jakiś słownik, otwieracie słownik i sprawdzacie jakieś słowo, jakieś zdanie, albo pytacie się kogoś, jak to przynajmniej ktoś rozumie w danym języku, przynajmniej źródłowym. Jeżeli nie macie, jesteście zdani na tłumacza. Ja uważam, że no, jak nie ma innej możliwości, i tak będziecie wierzyć tak, jak wierzycie. Ale jeżeli ktoś ma możliwość, to bada jakieś dane słowo, wtedy jakiś wniosek wysnuwa i zmienia jakąś swoją koncepcję, ale to doprowadza czasami do tego, że jest poróżnienie z bratem czy siostrą, no i robi się z tego problem. Tak? I to jest dość znane nie tylko w chrześcijaństwie, że ktoś ma inną opcję, inną koncepcję, bo ktoś coś dobadał. Tak, czyli mamy przynajmniej w tym momencie dwa przykłady. Jakbyście zrozumieli wieczorem po zachodzie słońca, a Bigdański wieczorem przy zajściu słońca? Jedno jest kiedy? Bardzo, bardzo czytelne, tak? Po zachodzie słońca. Znaczy, że baranka zabijasz po zachodzie słońca. Natomiast Bigdańska mówi co? Przy. Jak to można zrozumieć? Jakby przed, nie? Czyli zobaczcie, że macie dwie różne koncepcje. To znaczy, że albo, jak ktoś przeczyta Biblię warszawską, to jest nakierowane bardziej na zabijesz baranka po zachodzie słońca. Więc czekasz zachód słońca, jest, zabijesz baranka. Natomiast jeżeli ktoś był wychowany na Biblii Gdańskiej, zresztą jeszcze starsze pokolenia były wychowane na Biblii Gdańskiej, więc kiedyś czytano Biblię Gdańską bardzo często, tak? Starsze pokolenia. Dzisiaj te młodsze pokolenia prawie, nie, chyba nikt nie czyta Biblii Gdańskiej, bo jest ciężka dla naszego pokolenia i nie ma co się dziwić. Ale można to zrozumieć, że zabijano baranka przed. Dlatego, że ktoś przeczyta to Biblię i mówi, to jest Biblia. Więc tak to należałoby zrozumieć, tak to interpretowano. Więc tam, gdzie jeden tłumacz odda słowa po zachodzie, inny zobaczy, że jest po prostu to przy zachodzie. Dlatego warto też spojrzeć na te różne przykłady i porównać ze sobą. Może coś zostanie też wyjaśnione przez to. A nie tylko patrzeć na przykład z perspektywy też, znaczy czytując w ogóle jakiś tekst, warto dla czytelnika też wskazać, z jakiego przykładu korzystałeś. Ja staram się za każdym razem to robić, kiedy cytuję jakiś fragment, dlatego że są różnice pewne. I przynajmniej nakierowuję, z jakiego przykładu, czy tam BW, BG, tutaj macie, cytuję dany fragment. To zawsze się pomaga. I teraz rozważmy też takie koncepcje chronologii wyjścia, bo ona jest też dyskusyjna, ale tu chciałbym przyjąć taką pewną hipotezę. Zjedzenie baranka na początku dnia 14, no zwróćcie uwagę, jest taka kontrowersja w tym opracowaniu Berta Rafała, że jeżeli baranka zabijemy po zachodzie słońca, to jak to zrozumieć, że baranka zabito po zachodzie słońca i zjedzono go tej samej nocy? Wydaje mi się, że jak spojrzymy na wykres, to wszystko jest jasne, prawda? I to nie jest też nic trudnego, dlatego że jeżeli to jest oczywiście z 13 na 14 i tu właśnie pierwszą tam koncepcję, którą chcę przyjąć, natomiast to słowo tej nocy, bo odniosę się do słowa tej nocy,
tutaj nie określa noc jakąś 14 czy 15, ale to jest noc, która następuje po jakimś wieczornym wydarzeniu. Czyli mamy koncepcję pierwszą, zabicie baranka nastąpiło po zachodzie słońca. No, według Biblii Warszawskiej, powtórzenia prawa 16:6, wieczorem po zachodzie słońca, na początku dnia tego 14, no to zjedzenia baranka też by byłoby 14, właśnie tej nocy, która rozpoczyna ten dobę, czy ten pierwszy wieczór, jak wspomniał Syrkow. I nie jest, uważam, że to trudne do zrozumienia. Wystarczy go zabić po zachodzie, a nie przed zachodem. I macie tutaj bardzo jasno narysowane. Zanim przejdę też do drugiej koncepcji, no, taka krótka analiza wątków następujących po sobie wydarzeń, które mogłyby się wydarzyć, gdybyśmy poszli tym torem myślenia. Ustanowienie święto prześników. No, ten czas świętowania zaczyna się od wieczora i kończy wieczorem, a każdy ten czas nazywał się dniem. Dni pomiędzy tymi świętami, czy od 15 do 21, były dniami powszednimi, można było pracować, ale no, każdy ten czas zaczynał się od wieczora do wieczora. Kończył się właśnie też wieczorem ten cały cykl, gdzie Izrael miał spożywać prześniki, co zostało powiedziane. I w to, że są jednak dwa takie teksty, które odnoszą się do jedzenia właśnie tych macot. Tekst pierwszy, zobaczcie, mówi, że przez 7 dni, czyli Shivat, z powtórzego prawa 16:3, nie będziesz jadł wraz z nią chleba kwaszonego. Przez 7 dni będziesz jadł z tymi ofiarami prześniki, chleb upokorzenia, gdyż w pośpiechu wyszedłeś z ziemi egipskiej, abyś pamiętał o dniu wyjścia z ziemi egipskiej po wszystkie dni twojego życia. I teraz mamy Księgę Wyjścia 12, 18 po 19. Mamy 14 dnia pierwszego miesiąca pierwszego od wieczora winniście spożywać chleb niekwaszony aż do wieczora 21 dnia tego miesiąca przez 7 dni. Znaczy to jest ten fragment pierwszy. Tam Shivat Yamim Seor Icame Bebejtecha, czyli nie będziecie spożywać tych prześników w waszych domach przez 7 dni. Następny jest z powtórzonego prawa 16:8. 6 dni będziesz jadł prześniki, a w 7 dniu jest uroczyste zgromadzenie ku czci Jahwe. I mamy 7 dni, Shivat, mamy Szeszet, mamy 6. No i właśnie w związku z tym zostałem się zastanawiać nad tym, jak to jest. No i z ciekawości zajrzałem też do komentarza Tory Pardeslauder. Tora Pardeslauder komentuje to w taki sposób. I chciałbym, żebyście to też uważnie przeczytali, bo to jest bardzo ciekawe, to, co zostało napisane. To nas uczy, że 7 dnia Pesach nie ma obowiązku jedzenia macy, lecz obowiązuje tylko powstrzymanie się od jedzenia chamec zakwaszonego. Chamec, kojarzycie, co to jest chamec? Co to jest chamec? Zakwas. Zakwas, tak. Jest to zakwas. Chamecem zresztą określa się produkty zrobione z jednego z 5 zbóż, tak? Jakie to są zboża, pamiętacie? Tak. I orkisz, tak? Był orkisz? Orkisz, tak. Tak. I interesujące jest to, że nie ma obowiązku jedzenia macy, lecz tylko obowiązuje powstrzymanie się od jedzenia chamec zakwaszonego. Skąd wiemy, że nawet 6 dnia spożywanie macy jest raczej dobrowolne niż obowiązkowe? Werset mówi 7 dni. No, jest zasada w to, że jeśli rzecz, która została włączona w szeroką kategorię, zostaje z niej wydzielona, to po to, by nauczyć nas czegoś nowego, nie tylko o sobie samej, lecz o całej kategorii, którą opuściła. I teraz podkreślam takie zdanie, gdyż tak jak jedzenie macy na 7 dzień jest dobrowolne, tak i w pozostałych 6 dniach jest dobrowolne. Można by pomyśleć, że także w pierwszy dzień Pesach jedzenie macy jest dobrowolne, lecz werset mówi pierwszego miesiąca, w 14 dniu wieczorem będziecie jedli macę,
Strzemo 12:18, ustanawiając spożywanie mac pierwszego dnia jako obowiązkowe. I to pisze Rashi, to nie jest mój komentarz. Ja to podkreśliłem, żeby wam pokazać. Tekst mówi tak, przez 7 dni będziesz jadł z tymi ofiarami prześniki, 6 dni będziesz jadł prześniki. Komentarz mówi, jest to dobrowolne. Ale to ciekawe, mnie to zastanowiło takie tok myślenia, że to nas uczy, że 7 dnia Pesach nie ma obowiązku jedzenia macy, lecz obowiązuje tylko powstrzymanie się jedzenia. I gdybym skończył na to czytanie, to no, ponieważ jest różnica między tymi wcześniejszymi wersetami, no jest napisane przez 7 dni, przez 6 dni, tak? Skąd to wychodzi ta różnica? Człowiek zaczyna się zastanawiać, myśli, uczciwie się zastanawia, czy to jakiś komentarz. Tak, ten miesiąc ogólnie został ustanowiony przez Boga jako pierwszy ze wszystkich miesięcy, no bez względu na to, jak było wcześniej, tak? A możliwe, że żyli według innego kalendarza. Ale również też Bóg pokazuje Mojżeszowi, Izraelitom, w jaki sposób ze szczegółami właśnie zaczyna się ten pierwszy miesiąc, co mają robić Izraelici tego pierwszego miesiąca. I to będzie miało swoje bardzo wielkie znaczenie w dziele zbawczym Mesjasza w późniejszym czasie. Tak, i prześniki, i właśnie ta Pascha. I teraz Pascha, Księga Wyjścia 12:22. Weźmiecie też wiązkę chyzopu i zanurzcie we krwi, która jest w misie i pomarzycie nad proża i oba odziwia krwią z misy. Niech nikt z was nie wychodzi z drzwi domu swego aż do rana. Co to znaczy dla nas? Czy oni wyszli w nocy? Nie. Musimy czytać też w kontekście, dlatego że bardzo szybko można się złapać na tym. I to jest pułapka taka. Kiedy widzimy ich przepasanych, z laską w ręku, tak, że zabierają te swoje niezakwaszone jeszcze chleby, mamy taki obraz, że zjedli i wyszli, tak? Ale pamiętajcie, że o północy jeszcze przeczytali anioł śmierci, więc oni nie mogli wyjść na pewno do północy, a ten tekst dopełnia tylko ten fragment, kiedy wyszli. Czyli Mojżesz mówi, pamiętajcie, nie wychodźcie do rana z domów swoich, bo jeszcze jest pewna sprawa do załatwienia. Czyli wyjście ludu nie mogło być 14 dnia w nocy, tego miesiąca Abib czy Awiw, późniejszego Nisan, pewnie wory babilońskiej, właśnie gdyż ludność miała zostać aż do swojego, do tego poranka, do rana. Natomiast Mojżesz miał jeszcze jedną sprawę do załatwienia z Faraonem. O północy wiemy, że przychodzi anioł śmierci przez Egipt, wtedy Faraon sam wzywa Mojżesza i Arona na rozmowę. Wcześniej zabronił im tego przychodzenia. Powiedział im, jak przyjdziecie, to po prostu zginiecie. A Mojżesz powiedział, okej, nie przyjdziemy więcej. I to zostało napisane w Księdze Wyjścia 10:28-29. Natomiast tutaj sam ich wzywa. Tak? I przeczytajmy to w kontekście. O północy zabił Pan wszystkich pierwotnych w ziemi egipskiej. Zresztą nasze takie myślenie jest bardzo takie szybkie. Jak czytamy tekst, wyobrażamy sobie coś. Ja mówię, wczoraj zapytałem też niektórych z was, dlatego się uśmiecham dzisiaj, kiedy wyszli z Egiptu. Ja się pytałem niektórych ludzi też tak z ciekawości nawet, kiedy zjedli tego baranka i kiedy wyszli. Niektórzy zjedli i wyszli. I jakby zapomnieli o tym, że o północy jeszcze coś ma się wydarzyć. I to wynikałoby z takiego myślenia, zjedli i wyszli w pośpiechu, tak? Zjedli, zabili tego baranka. Pamiętajcie, że nawet pieczenie trochę trwa, tak? Jak ktoś kiedyś przygotował surowego barana i trzeba było go obrobić, trzeba było go upiec, to trwa to trochę, prawda? To nie jest 5 minut, tak? Macie to doświadczenie kobiety i mężczyźni, mam nadzieję, że robisz jakieś barbecue i kiedyście mięso, to trzeba było poczekać trochę, czym bardziej, że ten baran był cały, czy owieczka, czy koziołek. Więc to trochę trwa. O północy na pewno jeszcze nie wychodzili. Nie wolno było im wychodzić. No i tak wskazuje, że do rana samo. Oni po prostu nad ranem mieli do rana, nic nie było, nie można było nic zostawić z tego baranka, trzeba było spalić to w ogniu. I teraz czytam. O północy zabił Pan wszystkich pierwotnych w ziemi egipskiej, od pierwotnego syna Faraona, który miał zasiąść na tronie jego, aż do pierwotnego syna więźnia, który był w więzieniu i wszelkie pierwotne bydła. I wstał Faraon tej nocy. Musimy sobie wyobrazić, że wstał po północy, no bo skoro o północy anioł śmierci przechodzi, zabija, to ten cały ten fragment dotyczy po północy. Kiedy wszyscy dworzanie jego i wszyscy Egipcjanie i powstał wielki krzyk w Egipcie, gdyż nie było domu, w którym nie byłoby umarłego. I wezwał Mojżesza i Arona tej nocy. I znowu musimy sobie wyobrazić, że
żeby wezwać kogoś, trzeba wysłać sługi. Ci sługi po północy szli z tego pałacu faraona, dochodzą do miejsca, gdzie Mojżesz przebywał i Mojżesz z powrotem musi jeszcze wrócić. To jest, trochę czasu trwa, tak? Zobaczcie. I to się wszystko dzieje po północy. Mówiąc, wstańcie, wyjdźcie spośród ludu mojego, zarówno wy, jak i synowie izraelscy. Idźcie, słuchajcie Panu, jak mówiliście. Zabierzcie też trzody wasze i bydło wasze, jak mówiliście, i idźcie, a błogosławcie też i mnie. I nalegali Egipcjanie na lud, by ich śpiesznie wyprawić z kraju, bo mówili, wszyscy pomrzemy. Wtedy lud zabrał ciasto swoje, zanim się zakwasiło, dzieże swoje owinięto w szaty, niosąc je na swoich ramionach. I synowie izraelscy uczynili tak, jak kazał Mojżesz, i pożyczyli od Egipcjan srebrne i złote przedmioty oraz szaty. A Pan usposobił Egipcjan i życzliwie do ludu, także im pożyczyli i tak złupili Egipcjan. Synowie izraelscy wyruszyli z Ramzes do Sukot w liczbie około 600 tysięcy mężów pieszych oprócz dzieci. Ja to tylko podkreśliłem, północ Hacilaila, północ Bahaci Halaila, czyli w połowie północy. Ja to taki ten właśnie to zdanie, te słowa dałem pod spodem, dlatego że jak kiedyś rozmawiałem z jakimś bratem, to brat mówi, no ale jak liczyć tą północ? Gdzie ta północ jest? Jak jakichś zegarków nie było? Sprawa jest prosta. Północ zawsze jest północą w środku nocy. W sensie tym, że nawet jak w lato masz krótsza tą noc, tak? Krótsza jest noc, bo dlatego że zachód jest później, to i wschód też jest później. Wcześniej, tak? Czyli mamy w zasadzie krótszą tą noc. Jeżeli w zimę macie dłuższą noc, zachód jest, powiedzmy, wcześniej, ale też wschód jest później, tak? Czyli mamy zawsze ten okres północy, zawsze w tym samym miejscu jest. Jest to połowa nocy. Zresztą Bahaci Halaila to jest w połowie, dokładnie w połowie nocy. W ten sposób. I teraz ktoś mógłby też dodać również, że zabrali właśnie ten, że zabrali rzeczy jakieś z Egiptu, pożyczyli od nim, złupili Egipcjan, srebrne przedmioty, szaty, wyruszyli wtedy, ale i zabrali też kości Józefa, tak jak zostało to napisane, ale też ktoś mógłby powiedzieć, że zabrali też broń. Na podstawie też fragmentu z Księgi Wyjścia 13-18, co jest również całkiem prawdopodobne, ale nie jest to argument mocny. I na marginesie tylko wam chcę wyświetlić ten slajd i różnicę między przekładami i takie moje krótkie słowo, dlaczego to może być inaczej rozumiane. Zobaczcie właśnie tekst Księgi Wyjścia, Wyjścia 13-18. Mamy, Bóg skierował lud w stronę pustyni i mamy tutaj w przekładach Tore Partosladu chociażby Morza Trzcinowego, do Morza Trzcinowego, czyli Vayasef Elohim et Ha'am, w zasadzie to tutaj mogę przeczytać, Vayasef Elohim to jest poprowadził Bóg, et Ha'am, czyli lud, Derech, czyli drogą, Hamidbar, czyli taką pustynną albo w kierunku pustyni. I to jest nasze takie Yom Suf, którego pierwsze podkreślenie wychodzi, które ma swoje przynajmniej dwa znaczenia. Vahamushim, do którego się teraz odniosę, to jest to drugie podkreślenie. Alubein Izrael, czyli synowie Izraela, Meerec Mitzrayim, czyli z ziemi egipskiej, czyli wychodzą. I teraz w komentarzu, znaczy w Torze Paddes Lauder, Bóg skierował lud w stronę pustyni, czyli mamy tutaj Morze Trzcinowe, czyli Yom Suf, a synowie Izraela wyszli do ziemi, z ziemi uzbrojeni. Teraz tylko skoncentruję się na tych podkreśleniach. I teraz mamy Tora Paddes Lauder mówić Morza Trzcinowego i wyszli uzbrojeni, tylko w Morzu Sitowym i uzbrojeni. Przykład Tysiąclecia Warszawska i Wujka, Morzu Czerwonemu wyszli uzbrojeni. Gdańska mówi Morze Czerwonym i wyszli uszykowani. Poznańska Morze Czerwonemu dobrze wyposażeni. Przykład Nowego Świata to jest Morze Czerwone i w szyku bojowym. I przykład Popowskiego, czyli Septuaginta przetłumaczony na język polski, Morza Czerwonego. Było to już piąte pokolenie synów Izraela. No i Szymon Budny mówi, że to jest Morze Czerwone. I tak rozstawieni w szyku po pięciu wyszli synowie izraelscy z ziemi egipskiej. No i
mój komentarz, który tutaj dałem wam na szybko, nie jest oczywiście temat nasz, ja tylko na szybko daję, żebyście, to są tak, mówi się, to jest jakby slajd dla koneserów, dla tych, którzy lubią badać, dla którzy analizować. Może wam się kiedyś przyda, zatrzymacie się, bo to jest nagrywane i sobie to przeanalizujecie. Dlatego, że Jom Suf jest określane jako morze trzcinowe lub sitowia, właśnie od słowa słów trzcina. Nazwa Morza Czerwonego pochodzi właśnie z Septuaginty, Talesa, Aryta. Łukasz, na przykład cytując Szczepana, wspomina o Morzu Czerwonym z Dzieł Apostolskich 7:36. No i List Hebrajczyków też mówi 11:29 o tym. Natomiast Józef Flawiusz wspomina o Morzu Erytrejskim i zarazem opisuje, że Izraelici wyszli nieuzbrojeni, dlatego łatwo ich było zaatakować. Dlaczego, że słowo Behamushim, tak? Tutaj macie to drugie słowo, Hamushim, liczba mnoga, pochodzi od słowa Hamush. I to jest właśnie takie trochę dwuznaczne, bo Hamush tłumaczono jako uzbrojeni, ale także można zrozumieć, że słowo to pochodzi od słowa Hamisza, czyli pięć. Wychodząc piątkami, czyli w szyku bojowym, stąd właśnie w Septuagincie mamy Pemte, czyli piąta, no i tam mamy Pemte de Genea, czyli piąta generacja. No i Szymon Budny też to używa, to sformułowania, że wyszli w szyku bojowym po pięciu. To taka ciekawostka, tylko może któregoś wam przyda się ta ciekawostka, ale idźmy dalej. Wracając do analizy. No skoro nie mogli wyjść do rana z domu swoich, to owe złupienie Egipcjan kiedy następowało? O poranka, tak? Czyli rano wychodzą ze swoich domów i wtedy mogli złupić Egipcjan. I to jest taki fragment, oznajmi to ludowi. I co ciekawe, albo złupili go zaraz po wyjściu z swoich domów, albo złupili go jeszcze przed, ze względu na właśnie dany tekst. Tekst z Księgi Wyjścia 11:2-3, a było to przed jeszcze Paschą. Oznajmi to ludowi, ażeby każdy mężczyzna u sąsiada swego i każda kobieta u sąsiadki swojej wypożyczyli przedmioty srebrne i złote, a Jahwe zjednał ludowi łaskę w oczach Egipcjan. Mojżesz także zażywał w kraju egipskim wielkiej czci, tak u sług faraona, jak i u ludu. Tu jednak jest taka informacja tylko, że właśnie, że to się stanie. Bóg powiedział Mojżeszowi, żeby tak zrobili. Natomiast samo to złupienie Egipcjan mogło nastąpić, kiedy oni wyszli z tych domów po rano. Bo tak właśnie ten kontekst mówi bliższy. Ale co ciekawe jeszcze, Józef Flawiusz tak to opisuje, to zdarzenie. Wtedy Bóg zapowiedział, że ześle na Egipcjan jeszcze jedną klęskę, która zmusi ich wreszcie do wypuszczenia Hebrajczyków. Jednocześnie nakazał Mojżeszowi, by polecił ludowi sprawić ofiarę i trwać w gotowości od 10 do 14 dnia miesiąca Ksantyka. No właśnie wspominaliśmy sobie, że od 10, zresztą Biblia tak mówi, od 10 do 14, to jest przełom marzec-kwiecień. Ten miesiąc Egipcjanie nazywają Farmuti, Hebrajczycy Nissana, Macedończycy Ksantyk. I by wywiódł Hebrajczyków wraz z całym ich dobytkiem, przysposobiwszy swój lud do wędróbki i podzieliwszy go na grupy, Mojżesz trzymał wszystkich w jednym miejscu. Gdy zaś nastał dzień 14, wtedy gotowi już do drogi, złożyli ofiary i oczyścili domostwa, pokropiając je krwią, w której zanurzyli gałązki hizopu, a spożywszy wieczerzę, resztki mięsa spalili jako czym się wigilię wędrówki. Na tę pamiątkę jeszcze do dziś w taki sam sposób święto zwane Paschą, to znaczy przejście, jako że w owym dniu przeszedł nad nimi Bóg, rzucając na Egipcjan zarazem. Tej nocy wyginęły wszystkie nowonarodzone dzieci Egipcjan. Wtedy Egipcjanie mieszkający w pobliżu pałacu królewskiego poczęli tłumnie schodzić się do faraona i nalegali na niego, by wypuścił Hebrajczyków. Król, zrozumiawszy wreszcie, że tylko odejście Hebrajczyków wyzwoli Egipt od nieszczęścia, przywołał Mojżesza i polecił, by odszedł już ze swym ludem. Egipcjanie zaś na pożegnanie uczcili darami jedni po to, by ci obcoplemieńcy jak najszybciej się wynieśli, inni zaś pod wpływem zażyłości, jaka łączyła ich z długoletnimi sąsiadami. I również Flawiusz Józef
no, wspomina o tym, że gdy nastał dzień 14, zobaczcie, a niegdy się kończył, tak? Założyli ofiary i pokropili krwią domostwo. Wiadomo z tego, że to wszystko działo się po zachodzie słońca, ale przed północą jeszcze. No i opis Flawiusza można zrozumieć, że rozpoczęcie dnia, tak, zaczynało się wieczorem. Bo mówi tak, gdy nastał dzień 14, wtedy gotowi byli do drogi. No ale też można to zrozumieć ogólnie, też ja zdaję sobie sprawę z tego, że nastał ten dzień 14, więc oni w tym samym całym dniu wszystko to zrobili. No i teraz wyszli 14 czy 15. Była to noc, w której czuwał Pan, aby wyprowadzić ją z ziemi egipskiej, to też ma ona być nocą czuwania wszystkich synów Izraela po wszystkie ich pokolenia ku czci Pana. Czyli noc paschalna była tą nocą czuwania. Tej nocy Jahwe czuwał, lud wychodził z Ramzes za dnia łupiąc przy tym Egipt i właśnie tak to przedstawia Księga Wyjścia, chociażby albo Księga Liczb. Synowie Księga Wyjścia 12:37. Synowie Izraelscy wyruszyli z Ramzes do Sukot w liczbie około 600 tysięcy mężów pieszych oprócz dzieci. Księga Liczb 33:3. Wyruszyli z Ramzes w pierwszym miesiącu, 15 dnia pierwszego miesiąca, nazajutrz po święcie Paschy. Synowie Izraelscy wyszli z ręką podniesioną na oczach wszystkich Egipcjan. Ja wydaje mi się, że rozumiemy ten idiom ręka podniesiona, tak? Nie trzeba tego tłumaczyć. Wyruszają z Ramzes 15 dnia, właśnie Abib, nazajutrz po święcie Paschy. I to jest właśnie ta troszeczkę taka kontrowersja z tego powodu. Ktoś był może słusznie mówił, że skoro wyszli o poranku, to wciąż to jeszcze był 14, no bo ten wykres będzie nam wskazywał. Na początku tego 14 zabicie baranka, o północy jest śmierć pierworodna, jak wychodzą rano i jeszcze mamy cały dzień. Co z tym zrobić? No w kontekście wersetu 33 i 35, właśnie mówimy, że oni wychodzą i wtedy łupią cały Egipt. Jesteśmy tutaj. Nie jest to ich... Kiedy wychodzą do Ramzes, to właśnie czytamy, że w Ramzes wychodzą i nie jest ich to taka... Nie ich przestanek, ale początkowa wędrówka. Niektórzy są zdania też, że Mojżesz sam z Aaronem wychodzili z Ramzes, a właśnie a reszta ludu wychodzi z Goszen, gdyż przejście właśnie z Goszen do Ramzes mogło trwać to kilka godzin, albo nawet cały dzień, właśnie żeby ich tam pozbierać wszystkich w tym Ramzes. I tam wracają z tymi, którzy do Izraela nie należeli, to byli Egipcjanie, ale chcieli już z nimi pielgrzymować. I przyjmuje się, że to było około 150 tysięcy Egipcjan, jeżeli ktoś ma tą książkę, to warto poczytać sobie na ten temat trochę więcej. Czytamy tylko w Księdze Wyjścia 12:38. Także wielkie mnóstwo cudzoziemców wyszło z nimi nad to owce i woły i obrzyty dobytek. Przypomnę tylko, że zanim przejdę do takiej anotacji drugiej, że w tym wykładzie nie chodzi o to, żeby przeanalizować wszystkie możliwości tego eksodusu. Tutaj książka doktora Millera może nam przynajmniej pomóc w zrozumieniu kilka koncepcji dodatkowych. No, daję wam tylko taki przykład, że kto jest bardziej zainteresowany, przeczytajcie sobie. I teraz z Goszen do Ramzes. Właśnie w tym miejscu wypadałoby też dodać taki tekst, o którym nie wolno zapominać. Księga Rodzaju 47:11. Józef osiedlił ojca i braci, dając im posiadłość w najbardziej żyznej części Egiptu, w ziemi Ramzes, jak mu polecił faraon. No według tego tekstu moglibyśmy powiedzieć sobie, że ziemia Goszen to jest ziemia Ramzes. No ale dla porównania w naszej analizie, jeśli okręg Goszen, bo oni budowali też złoża, zboża dla faraona, tak, w Ramzes i w Piton, tak? Staram się właśnie poszukać, gdzie te miejscowości są, jaki to jest dystans, ile kilometrów z Goszen do Ramzes, gdzie Izrael mieszka, a skąd mieli wyjść. I według takich dostępnych opracowań dokładne to położenie Ramzes no nie jest znane. Są też takie dyskusje co do imienia nawet faraona w czasie Eksodusu i nawet dat. W artykule się ukaże
możliwości tych faraonów, możliwości tych dat nawet. Teraz nie chcę o tym rozmawiać. Tego będzie trochę w przypisach, przynajmniej znajdziecie to. No, są też takie artykuły, gdzie autor czy autorzy twierdzą, że jest to oczywiste, jest to ta miejscowość jest znana. I to macie tutaj tłumaczenie moje z takiej książki Egypt and the Exodus, Ancient Israel. Zgodnie z tradycją biblijną, główna praca była związana z projektami budowlanymi w miastach Pitom i Ramzes. Czy jesteśmy w stanie określić dokładną lokalizację tych dwóch miast poza ogólnym regionem wschodniej Delty? Odpowiedź brzmi tak. I to z wielką pewnością. Po dziesięcioleciach debaty konsensus jest teraz taki, że Pitom jest identyfikowany z Tel Retaba, a Ramzes z Kantir. No i jeszcze dodatkowa informacja. Miasto Ramzes jest identyfikowane z dzisiejszymi stanowiskami archeologicznymi w północno-wschodniej części Delty Nilu. Zgodnie z badaniami archeologicznymi lokalizacja miasta Ramzes jest zazwyczaj identyfikowana z Kantir, położonym około 25-30 km na wschód od obszaru, który jest powszechnie uważany za ziemię Goszen. Według studiów nad starożytną geografią Egiptu ziemia Goszen znajdowała się w północno-wschodniej części Delty Nilu, a miasto Ramzes było ważnym ośrodkiem władzy w tamtej okolicy, no, co pokrywa się z odległością około 25-30 km. I teraz tak zastanawiałem się na tym, okej, wychodzą sobie z Goszen, idą do Ramzes, tam zbierają się razem z Egipcjanami, bo jest taka koncepcja, że wszyscy muszą się zebrać, wszyscy muszą pozbierać się z całej tej okolicy Goszen, było ich sporo, trzeba wziąć bydło, trzeba wziąć dzieci, starców, zwierzęta, bardzo wielki dobytek i ruszają. Wiadomo, że oni się przygotowali na to. I teraz dla takich celów analizy tylko dajmy. Ja uśredniłem ten odległość 25-30 km, dlatego że niektórzy podają, że to są większe odległości, niektórzy podają, że to są mniejsze odległości. No i też zadałem sobie takie pytanie, no ile godzin zajęłoby wyjście Izraela z ziemi Goszen do Ramzes, jeżeli idą z bydłem, dziećmi, starszymi, a trasa jest właśnie taka. I z Goszen do Ramzes, jeżeli taka przeciętna prędkość człowieka wynosi 2-3 km na godzinę, tak chodzimy z bydłem na takim dystansie, to w obliczeniach pokazują, że to jest od 8 do 15 godzin, tak? Uwzględnia to też jakaś przerwę na odpoczynek. No i czy tam doszli pod wieczór, przenocowali, czy przespali się, no nie jest to napisane, trudno powiedzieć. Wiemy też, że towarzyszył im słup ognia. Kiedy czytamy właśnie przystanek w Etam, to tam jest pierwsza informacja, że towarzyszył im słup ognia i słup obłoku. Ja się pytałem też wczoraj niektórych z was, jak myślicie, czy też od Goszen też ten słup ognia towarzyszył im. No nie jest to napisane, jest napisane, że od Etam, natomiast moglibyśmy powiedzieć, no i nie, ponieważ nie jest napisane, można sobie to dopowiedzieć, że całkiem możliwe, że kiedy dochodzą wieczorem, czyli mają cały dzień na to, żeby złupić Egipt, dojść do Ramzes i z tego Ramzes po prostu iść. Czyli jak dochodzą za dnia, a wychodzą między 13 a 14 jest początek tej akcji się dzieje, to dochodzą kiedy? Zaczyna się 15 już. Rozumiecie, tak? Stąd właśnie ta analiza, tylko po to, żeby uświadomić sobie, że ta koncepcja, no, można ją przyjąć jako pewną formę usprawiedliwienia, albo przynajmniej zrozumienia. Natomiast zabicie baranka 14 pod wieczór, a zjedzenie go 15 tej nocy. Mamy tą drugie podejście, czyli mamy pierwszy wieczór, mamy już za sobą. Ja tylko podsumuję tylko, co powiedziałem, żebyście widzieli to na tym graficznym wykresie. Zresztą ja uważam, że te graficzne wykresy są fenomenalne, bo oprócz tego, że wam mówię, wy musicie sobie zobaczyć, o czym ja mówię, gdzie jestem, w jakim punkcie jestem. Czyli mamy tutaj tę pierwszą koncepcję, 14 Abi, która się zaczyna, zabicie baranka po północy, znaczy przepraszam, po tym zachodzie słońca, potem jest jego spożycie, potem jest północ, zabicie pierworodnych, Mojżesz się pojawia u Faraona,
tak, w tym miejscu. Rano wychodzą i łupią Egipt, wędrują do Ramzes. W Ramzes zbierają się z tymi Egipcjanami, albo nawet, wiecie, po drodze wszystko się może dziać, wszystko razem, są obojętne. Tu nie chodzi o pewne szczegóły. I zaczyna się 15 Abib, tak? I czytamy, że z Ramzes wyszli 15 zaraz po, nazajutrz po święcie Paschy, tak? Widzicie to? To jest pierwsza koncepcja, która może mieć też swoją rację bytu. Natomiast druga koncepcja, widzicie, branka go 14 pod wieczór, a zjedzenie go 15 tej nocy. Jeżeli zabijają go 14 pod wieczór, to jest 14 Abib, 14 go zabijają i znowu to samo. Zabijają go wieczorem, o północy przechodzi anioł ciemności, Mojżesz idzie do Faraona, rano wychodzą. I teraz, jeżeli ziemia Goszen, to jest ziemia Ramzes, bo to też taka druga koncepcja przyjmuje, albo przynajmniej gdzieś w pobliżu jest, bo trzeba to, ja to uśredniłem tylko dla celów tego analitycznych, analizy, to i tak, zobaczcie, wychodzą 15 Abib, zaraz po święcie, to jest święto Paschy, 14 wieczorem. Ta noc, bo ja już wspomniałem o tym, ta noc nie znaczy, że to jest noc 14, czy jaka konkretna noc, tylko ta noc to jest noc zaraz po wydarzeniu, które następuje. Tak, i język biblijny jest też specyficzny. Przygotowałem dla was takie slajdy zaraz odnośnie słowa też dzień. Powtórzonego prawa 16:6 czytamy: tylko na miejscu, które Pan Bóg Twój wybierze na mieszkanie dla Twojego imienia, składać będziesz ofiarę paschalną wieczorem po zachodzie słońca, czyli mamy BRF Kewosz HaShemesh, w tym samym czasie, czy Moed, kiedy wychodziły z Egiptu. I powtórzonego prawa 16:6 z Biblii Gdańskiej mówimy właśnie wieczór przy zajściu słońca. I teraz słowo bo właśnie w tym zdaniu, to jest właśnie to słowo kewo, czyli ba'erew kewo ha'shemesh, to znaczy pójście. I teraz tłumaczy się jako przyjście. I teraz właśnie jest tłumaczone w szerokiej gamie zastosowań, czyli dosłownie ba'erew kewo ha'shemesh, czyli wieczorem jako przyjście słońca, ale właśnie czasownik przyjść trzeba tłumaczyć jako pójść, by nadać zdaniu sens. Na przykład z tym słońcem, jeżeli łączymy go ze słońcem, czyli w ogóle pójście słońca, będziemy tłumaczyć to w języku polskim, a nie jako przyjście, jeżeli wieczór występuje całe to zdanie, czyli wieczorem po zachodzie słońca, BRF kewo ha'shemesh, właśnie w tym sensie, w tym czasie. I, no, gdybyśmy też literalnie chcieli tak podejść do tego 16 rozdziału, 16 wiersz, czyli składać go będziesz ofiarę paschalną w tym samym czasie, kiedy wychodziłeś z Egiptu, to kiedy oni wyszli z Egiptu? Rano, tak? Wiemy, że przez całą noc musieli siedzieć w domu. Wychodzą rano. Czyli jeżeli mielibyśmy dosłownie albo literalnie podejść do tego, kiedy mają tego baranka złożyć, jesteście jeszcze, tak, skoncentrowani? Zobaczcie. W tym samym czasie, co wyszłeś z Egiptu. No to skoro wyszli z Egiptu rano, to literalnie podejść do tego trzeba. Znaczy, gdybyśmy chcieli literalnie do tego podejść, no to oni musieli złożyć baranka o poranku albo za dnia, bo za dnia wychodzą. Stąd wiemy, że ta noc miała swoje znaczenie też i bez względu na przyjętą koncepcję, czy pierwszą, czy drugą, zabicie tego baranka jest właśnie wieczorem zawsze. I ta Pascha miała swoje znaczenie, czyli to był początek wyjścia z Egiptu, tak? Było początkiem końca niewoli, gdzie Bóg mówi takie ostatnie słowo Faraonowi. No, zresztą podobnie znaczenie będzie miało swoje miejsce, kiedy Mojżesz żegna się z Izraelitami na stepach Moabu. I taki tekst przygotowałem ze słowem dzisiaj z Księgi Powtórzonego Prawa 9:1. Szma Izrael, ata over hayom,
Et ha Jarden, czyli przejdziesz, czyli słuchaj Izraelu, dzisiaj przejdziesz ten Jordan. I to macie szereg takich przykładów, to Rapperswalde, Warszawska, Tysiąclecia, Cylków, Gdańska, Wujka czy Nowego Świata. Używa tego słowa dzisiaj, no, bezpośrednio tłumacząc. Mówimy to dosłowne tłumaczenie. Biblia Poznańska i Biblia Dobowskiego, tłumaczenie Septuaginty, słucha Izrael teraz, przeprowadź się przez Jordan. Przekład SSW za kratko. No i jeden z takich przekładów, który wziąłem z języka angielskiego, listen Israel, you're about to cross the Jordan River. Właśnie przykład, gdzie słowo hayom, czyli dzisiaj, jom to jest dzień, hayom to jest dzisiaj po hebrajsku, musi być odebrane względnie, a nie dosłownie, nie literalnie. Czyli jest to taki ostatni etap wędrówki Mojżesza. Znaczy dosłowność tutaj gubi sens następnych wydarzeń. Nawet jeżeli Mojżesz mówi, dzisiaj przejdziesz Jordan, to oni i tak nie przechodzą Jordanu dzisiaj. Tak? Pamiętacie ten cały jego wykład Mojżesza na pustyni? To jest 9 rozdział. Ja tylko przypominam, że to jest 9 rozdział. Natomiast chronologii, jakbyśmy tak spojrzeli w chronologię tego, co nastąpiło zaraz po tym. Zobaczcie. Mojżesz mówi, dzisiaj przejdziesz Jordan, ale oni i tak dzisiaj nie przechodzą. Dlaczego? Dlatego, że Mojżesz umiera, opłakiwano go jeszcze 30 dni na pustyni, jeszcze po tej stronie Jordanu, po prawej stronie Jordanu. Jozuego 1:11, za 3 dni przejdziesz Jordan. 2:8 Jozuego, wywiadowcy u Rahab byli, zanim poszli spać, potem mamy 2:22, wywiadowcy znowu odszedłszy stamtąd, przyszli do gór i pozostali tam 3 dni. Potem 3 rozdział, 1 werset, Jozue wstał wcześniej rano i wyruszyli z Shittim i przyszli do Jordanu. Tam przenocowali, zanim się przeprawili. No i po upływie 3 dni, czytamy tam w chronologii, przeszli przełożeni przez obóz, potem jeszcze 3 rozdział, 7 werset, a Jahwe rzekł do Jozuego, dzisiaj zacznę się wywyższać. Rozumiecie, że jak czytamy nieraz słowo i ono ma swoje znaczenie, to ono jeszcze musi mieć swój sens. Czyli każde słowo ma jakieś swoje znaczenie, swoje tłumaczenie. Mamy swoje słowo dosłowne, ale może mieć też słowo przenośne. Musimy znaleźć sens, o co chodzi w tym słowie. I tak jest w kilku naprawdę miejscach, które są w tym temacie bardzo też ważne. Wiemy, że nie przechodzimy dzisiaj, chociaż zostało tak powiedziane. Przyjdzie dzisiaj Jordan, nie przechodzą jeszcze dzisiaj. Według moich obliczeń, jak obliczałem, to jest od czasu, kiedy Mojżesz umiera, to jest 34 aż po, nie wiem, 40 dni, w zależności od tego, czy to jest chronologia, czy te wywiadowcy i obozowanie Józefa się nakładają na siebie, czy to jest po prostu chronologiczne wydarzenie. Ale przy badaniach zobaczycie, że tak to wygląda, przynajmniej czasowo. No i podobnie jest też podczas analizy ustalania doby na podstawie dosłowności, czyli dzisiaj coś powiedziane zostało w nocy, że jutro rano coś się stanie i z tego niektórzy wniosek dają, że ten poranek to jest początek doby. To jest ten podobny wniosek, bo czytają dosłownie, czytają bez zrozumienia, mówimy wtedy bez sensu, tak? Ale to nie jest takie dobre słowo, tylko uważam bez zrozumienia, to chyba lepiej brzmi, tak? No to właśnie taka myśl jeszcze po przeanalizowaniu tych powyższych tekstów i przeczytaniu tego fragmentu, że jeżeli Bóg ustanawia dla Izraela miesiąc wyjścia jako pierwszy miesiąc w roku, to też nie jest ważne, jaki kalendarz obowiązywał wcześniej tych ludzi, tak? Nawet gdybyśmy powiedzieli, że Adam funkcjonował, czy Noe, czy nie wiem, czy Abraham według jakiegoś kalendarza, to nie jest istotne. Teraz Bóg ustanawia coś i Izraelici muszą żyć według takich nowych ustaleń, nowego kalendarza. Nawet jeżeli wcześniej liczono dni o północy, to dzisiaj, teraz mamy informację, że będzie coś obchodzić od wieczora do wieczora. Może inaczej nawet niż wcześniej. No i podobna zresztą sytuacja była z pierworodnymi. Wiemy, że Bóg ustanowił taką zasadę, takie prawo, że oto ja wziął Lewitów spośród synów Izraela na miejsce wszystkich pierworodnych, którzy się narodzili z łona matek. Dlatego Lewici są moją własnością. No i są oni dla mnie oddani na własność. To jest Księga Liczb 8:16. Biorą ich spośród Izraela w miejsce tego, co otwierało łono matki. To znaczy, w miejsce wszystkich pierworodnych. Obecnie biorą Lewitów w miejsce wszystkich pierworodnych Izraela. Czyli jest coś takiego jak zastąpienie. Przecież
Bóg powiedział, że wszyscy pierworodni będą moi, będą służyć mi w świątyni, znaczy w namiocie zgromadzenia, a teraz Bóg mówi, ponieważ to, co zrobili Lewici, znamy tą historię, to Bóg mówi, a teraz biorę ich. Czyli bez względu na to, co było wcześniej powiedziane, Bóg mówi, a teraz jest coś innego. Bóg ma prawo, robi jak chce, zresztą jak Bóg coś ustanawia, przyjmujemy to, wiemy, że Bóg jest prawodawcą, więc On ma prawo do ustalania pewnych zasad. Bóg ma prawo do wszelkich zmian, robi to jak chce. Tak się też będzie również dotyczyć sprawa przymierza. Jeżeli Bóg stanowi przymierze, a potem mówi, zawrę nowe przymierze z Izraelem, z domem Judy, to to nowe przymierze będzie funkcjonować we właściwym czasie. Teraz kolejne święta, jakie Bóg nakazał Izraelowi. I te święta też są takie obstrzeliwane. To jest, zacznijmy od powtórzonego prawa 16:16. Trzy razy w roku ukaże się każdy mężczyzna wobec Bożego, wobec Boga Jahwe w miejscu, które sobie obierze. Właśnie to, na święto prześników, na święto tygodni i na święto namiotów. Nie ukaże się przed obliczem Jahwe z próżnymi rękami. No i w żydowskiej tradycji mamy właśnie Paschę, zaczyna się, że Pascha zaczyna święto prześników. Jest to święto, to upamiętnia wyjście Izraelitów z Egiptu, obchodzone jest w miesiącu Nissan na wiosnę i związane z ofiarą baranka oraz niejedzeniem chleba na zakwasie, na Szabłot, święto tygodni czy 50, co inaczej, obchodzone 7 tygodni po Pesach, Szabłot upamiętnia nadanie Tory na górze Synaj. Jest to także święto plonów, które wiąże się z ofiarowaniem pierwocin, zbiorów świątyni, no i Sukot, które ma swoje inne tłumaczenie, czy święto namiotów, czy święto kuczek, obchodzone jesienią. Sukot upamiętnia czasy, kiedy Izraelici mieszkali w namiotach podczas wędrówki przez pustynię. Jest to święto radości związane z zakończeniem też zbiorów. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, to właśnie to mówię, przypominam. No i właśnie te trzy święta nazwane świętami pielgrzymymi. No, ponieważ każdy dorosły mężczyzna według tych tekstów miał obowiązek udać się do Jerozolimy, aby złożyć ofiarę świątyni. Wspomniałem wam, że te święta są ostrzeliwane, no pod jakim kątem? Dlatego, że jeżeli coś jest napisane wieczorem, od wieczora do wieczora będziesz coś przestrzegał, to dla was jest to oczywiste. Wczorajśmy sobie rozmawiali o tym, też jak rozmawiałem z innymi ludźmi, to mówią, przecież to jest takie oczywiste, że coś jest od wieczora do wieczora, to znaczy, że bardzo czytelny ten tekst. Natomiast, żeby obronić argumenty, że szabat jest od poranku do poranka, to trzeba też zderzyć się z waszymi argumentami, że coś jest oczywiste, tak? Co dla was oczywiste, dla niektórych jest to zrozumiałe, ale mają swoją interpretację na to. I mówi się, że ponieważ zostało coś napisane, że jest coś od wieczora do wieczora, znaczy, że Bóg to wyróżni spośród wszystkich innych, powiedzmy, świąt albo no, życia codziennego i pokazał, że właśnie wszystkie inne są od poranka do poranka, a to, co zostało napisane, że jest do wieczora wieczora, masz właśnie tak kontynuować do wieczora wieczora. I właśnie w ten sposób się tak argumentuje albo obchodzi się, że tak powiem, to, co zostało napisane. Sprawdźmy te święta w kontekście. Przeczytajmy sobie od Księgi Kapłańskiej 23, drugiego wersetu. Mów do synów izraelskich i powiedz im tak. Te są uroczystości świąteczne, czyli Modlej Pana, w które będziesz zwoływał święte zgromadzenie. Te są moje święta. Przez 6 dni praca będzie wykonywana, ale 7 dnia jest uroczysty szabat. Jest to zwołanie święte, nie będziesz wykonywał w tym dniu żadnej pracy. Jest to szabat dla Jahwe we wszystkich waszych siedzibach. No, gdzie Moed, czyli liczba pojedyncza, Moadej, liczba mnoga i to oznacza spotkanie, jakiś ustalony czas, pora roku, jakieś święto, również określony znak czy sygnał. I Księga Kapłańska 23:4 to są uroczystości świąteczne Pana, święte zgromadzenia, które będziecie ogłaszać w ich oznaczonych czasach. Następnie mamy Paschę. W miesiącu pierwszym, 14 dnia tegoż miesiąca o zmierzchu jest Pascha Pana. No,
Ale Pascha też obchodzono też w drugim miesiącu, czytamy też Księgę Liczby 9:2. W oznaczonym czasie winni Izraelici obchodzić Paschę. Będzie się obchodzić dnia 14 tego miesiąca o zmierzchu. Macie ją obchodzić według odnoszących się do niej praw i zwyczajów. Obchodzili ją na pustyni Synaj dnia 14 pierwszego miesiąca o zmierzchu. Izraelici wykonali dokładnie wszystko, co nakazał Jahwe Mojżeszowi. Tak mów do synów Izraela, jeśli ktoś z was albo z waszych potomków zaciągnie nieczystość przy zwłokach albo będzie w tym czasie odbywał daleką podróż, winien mimo to obchodzić Paschę dla Jahwe. No i ci wszyscy winni ją obchodzić 14 dnia o zmierzchu. W drugim miesiącu powinni wtedy spożywać chleb niekwaszony i gorzkie zioła. Nie mogą nic zostawić aż do rana, ani też żadnej kości łamać. Winni obchodzić Paschę według ustalonego obrzędu. To ciekawe tylko, w analizie tekstu tak, zobaczcie, kiedy pierwszy raz jest powiedziane o tym wydarzeniu Paschy, to nie ma informacji, że masz kości nie łamać. Natomiast tutaj w Księdze Liczb już mamy. Czyli trzeba pewne rzeczy przeczytać z innych tekstów, żeby dopełnić to, co zostało napisane na początku. To jest też bardzo ważne na tych punktach. Mamy też przaśniki. 15 dnia tegoż miesiąca jest święto przaśników. Przez 7 dni będziecie jedli przaśniki. Jak Księga Liczb 28:17. 15 zaś dnia tegoż miesiąca jest święto. I odtąd przez 7 dni można jeść tylko chleb niekwaszony. W dniu pierwszym będzie zwołanie święte i nie wolno wykonywać żadnej pracy. Dzień 7 będzie znowu dniem świętego zwołania i wtedy żadnej pracy wykonywać nie będziecie. Porównanie też jeszcze z Księgi Wyjścia 12:18. Dole. 14 dnia miesiąca pierwszego od wieczora winniście spożywać chleb niekwaszony aż do wieczora 21 dnia tego miesiąca. No, czyli tak, 14 na zakończenie tego dnia, od wieczora, zaczyna się 15. Ja wam tylko pokażę, jak to wygląda na tym wykresie. Zobaczcie, bardzo ten uważam, że to jest czytelne, że mamy 14 Abib. Kiedy kończy się 14 Abib wieczorem, zaczyna się 15 Abib. I mamy informację, że 14 od wieczora aż do wieczora 21, czyli mamy 15, mamy Wielkie Święto, 21 też święto, żadnej pracy nie wolno było wykonywać. Mamy bardzo łatwo i czytelne powiedzenie ze 7 dni, tak? Tak bardzo to czytelne. Uważam, że dzięki tym wykresom człowiek może sobie spojrzeć jeszcze oprócz tego, że czyta, wyobrazić, jak to może wyglądać. No i teraz, jeżeli przesuniemy ten cały okres czasu od poranka do poranka, to nam wychodzi, no takie ułamki, wychodzą nam po prostu znaki zapytania w tym. Co mamy robić z tym 21 Abib, skoro dzień zaczyna się od poranku do poranku, a wieczór jest w środku tego dnia, więc jeżeli w tekście napisane 15 dnia tegoż miesiąca jest święto przaśników, no rozumiem, 15, czyli jest od poranka do poranka, tak? Przez 7 dni będzie dzień święto przaśników. W Księdze Liczb mamy jeszcze też dopełnienie tego. 15 zaś dnia tegoż miesiąca jest święto, czyli 15, powiedzmy, że ok. I odtąd przez 7 dni możesz jeść tylko niekwaszony chleb. Czyli musisz policzyć od poranku, tak? A nie od wieczora 14. Tylko musisz policzyć sobie od tego czasu. No to jeżeli przesuniesz wszystko, całe to święto o, powiedzmy, o ten pół, czyli żeby zaczął się dzień od poranku, to 21 wychodzi w połowie. Czyli aż do wieczora 21 dnia. Czyli trzymając się tekstu, to jest 21 dzień, tak? Aż do wieczora. No wieczór jest w połowie dnia. Czyli następuje jeszcze druga połowa tego dnia, czyli to jest noc, gdzie już nie ma świętowania, tak? Czyli moglibyśmy podsumować to, że w tym rozliczeniu dzień od poranku do poranku mamy znak zapytania. No co zrobić z tą ostatnią nocą? I to jest 6,5 dnia, a nie to jest 7 dni. Tak? Widzicie to? Bardzo jasne. Uważam, że to jest jasne, czytelne. Idźmy dalej, bo muszę się pospieszyć.
Księga Pierwocin, Święto Pierwocin Kapłańska 23:10. Przemów do synów izraelskich i powiedz im tak. Gdy wejdziesz do ziemi, którą ja wam dam i będziecie zbierać żniwo, to snop z pierwocin waszych żniwa przyniesiecie do kapłana. Zimę, święto przysiadnica, 7 tygodni. Od następnego dnia po szabacie, kiedyście przynieśli snop do dokonania obrzędu potrząsania, odliczycie sobie pełnych 7 tygodni. Wesołego trąbienia pierwszego dnia 7 miesiąca. Powiedz synom izraelskim tak. W miesiącu 7, pierwszego dnia tegoż miesiąca, będziecie mieli dzień odpoczynku. Dzień pamiętny, odwołanie trąbieniem święto zgromadzenia. Bardzo ciekawe święto przebłagania. To jest 10 dnia 7 miesiąca. Od wieczora do wieczora. Czyli 10 dnia 7 miesiąca jest dzień przebłagania. Będzie to dla was zwołanie święte. Będziecie pościć i będziecie składać dla Jahwe ofiary spalane. 32 werset. Będzie to dla was uroczysty szabat. Będziecie pościli. 9 dnia miesiąca wieczorem, i to jest od wieczora do wieczora, będziecie obchodzić wasz szabat. I właśnie jest to ciekawe również, że gdy pierwszy raz na górze Synaj Bóg objawia Mojżeszowi, to święto pojednania, Jom Kippur. Czytamy w Księdze Wyjścia 30:10. Na jego rogach winien Aaron raz w roku dokonać obrzędu przebłaganego krwią ofiary, która za grzechy będzie złożona. Winien on też raz w roku dokonać na nim obrzędu przebłaganego za wasze pokolenie. Będzie on bardzo święty. To nie jest napisane, zobaczcie, że ma coś obchodzić od wieczora do wieczora. To tak jakby ten człowiek, który czyta już na początku, bo zobaczcie, Księga Kapłańska, Księga Wyjścia, są dwie inne księgi, ale kiedy pierwszy raz zdarzamy się z tym Jom Kippur, świętem czy obrzędu przebłagalnego, to jest raz w roku, również Kapłańska 25:9 o tym mówi, po tym, o dniu przebłagania, ale w tym właśnie fragmencie nie ma informacji, że będziesz coś chodzić od wieczora do wieczora. Tak jakbyś czytając ten fragment, jakbyś intuicyjnie wiedział, że musisz od wieczora do wieczora. A Księga Kapłańska tylko jakby przypomina tylko o tym. Mimo to, że wcześniej zostało to nie zostało to powiedziane. To tak jak z szabatem. Jak coś jest powiedziane, obchodź szabat. To intuicyjnie ludzie, czy Izraelici, wiedzieli, że nawet jak nie jest powiedziane coś od wieczora do wieczora, ale już żyli w czymś, praktykowali coś, wiedzieli, że coś wcześniej było powiedziane od wieczora do wieczora, ten pas od wieczora, prześniki od wieczora, wyszli z Egiptu, nagle pojawia się ten wieczór, nagle coś się dzieje i muszą z tym wieczorem funkcjonować, muszą nagle nauczyć się żyć tym wieczorem. To nieważne, co było nawet wcześniej, oni musieli się nauczyć tego funkcjonowania w tym wieczorze. Ktoś powiedział, że czego wcześniej nie było. Od Genezis aż do Egiptu można powiedzieć, że tego nie było, tych wieczorów. Nagle pojawił się coś, wieczór, nagle oni musieli funkcjonować. Mówiłem, okej, niech tak będzie, niech się uczą tego wieczoru, niech funkcjonują w tych wieczorach. Nagle Bóg mówi, raz w roku będzie obrzęd przebłagania, no i no, obchodź ten. Ale nikt nie pyta, ale jak? Nikt nie pyta kiedy. W sensie no, od wieczora do wieczora, od poranka do poranka. Jest to napisane jakby uzupełnienie w Księgi Pańskiej 23. I teraz następne, Księga Pańska 23:32. 9 dnia miesiąca wieczorem, to jest od wieczora do wieczora, będziecie obchodzić wasz szabat. Ja tylko tak podkreśliłem pewne sformułowanie tutaj. To jest Ba'erew, Me'erew, At'erew, Tishbetu, czyli będziecie szabatować, szabat odpoczywać szabatchem. Bo mi się to tak bardzo fajnie skojarzyło z takim polskim naszym sformułowaniem, obchodź go wieczorem. Ale gdybyś tak przeczytał bez tego następnego zdania, czy na przykład będziecie obchodzić to wieczorem, no i powiedzmy kropka tutaj, reszty tego nie ma, to ty nie wiesz, którego wieczora, tak? Albo czy to, jeżeli to jest od poranka do poranka, to masz jeden wieczór. Natomiast Bóg tutaj w tym miejscu przypomina, obchodź coś wieczorem, ale zrozum, co to znaczy. Tak? To jest od wieczora do wieczora. Żebyś nie miał wątpliwości, żebyś nie gdybał, żebyś się nie zastanawiał, co to znaczy ten wieczór. Czyli od wieczora do wieczora. Tak jak ojciec tłumaczy dziecku, wiecie, my jesteśmy tak jak dzieci nieraz.
ojciec wytłumaczy, a dziecko jeszcze nie rozumie. Ale jak? No pamiętaj, wieczorem to znaczy od wieczora do wieczora. I to dla mnie jest takie niesamowite, że właśnie w Biblii tysiąclecia to zostało tak przetłumaczone. To jest od wieczora do wieczora. Jakby właśnie Bóg takim dzieciom niesfornym próbował wytłumaczyć, żebyś nie kombinował w tych wszystkich rzeczach. Że jak masz słowo wieczór, to pomyśl, że to jest, to znaczy właśnie to, nie? To dla ciebie to jest. Szabat odpoczynkiem jest i będziecie się trapić dusze wasze 9 dnia miesiąca od wieczora do wieczora święcić będziecie święta wasze. Natomiast to zdanie w księdze Wujka, w przykładzie Wujka spina w całość, bo o ile będzie obchodzić wasz szabat, księga Wujka, przykład Wujka mówi, będziecie święta wasze obchodzić. Przepraszam. I teraz zbliżając się do podsumowania, Kapłańska 23-34, powiedz synom izraelskim tak, 15 dnia tegoś miesiąca, 7 miesiąca będzie przez 7 dni święto szałasów dla Pana, lecz 15 dnia 7 miesiąca, gdy zbierzecie plony z ziemi, obchodzić będziecie święto Pana przez 7 dni. W pierwszym dniu będzie całkowity odpoczynek i w 8 dniu będzie całkowity odpoczynek. I teraz podsumowując, zobaczcie, że zostały takie wyszczególone, jakie święta miały być obchodzone. Niektóre mają informacje, takie przypomnienie dla mnie, dla wszystkich ludzi o tym, że coś ma się rozpocząć od wieczora do wieczora przez pewien czas, tak? Odkądś dokądś coś ma się obchodzić, tak? Od wieczora do wieczora przez jakiś okres czasu. To jest tylko przypomnieniem. Czasami nie ma tej informacji, że masz na przykład obchodzić szabat od wieczora do wieczora. Jest tylko informacja, że będziesz obchodził szabat, tak? Natomiast ciekawe jest to, że nigdzie jednak nie jest powiedziane, że Izraelici mają coś zachować od poranku do poranku, w tym całym cyklu, jaki został pokazany. Nawet nie ma wzmianki o tym, że dane święto, o którym nie zostało napisane od wieczora do wieczora, no właśnie powinno być kultywowane normalnie. Właśnie innymi słowy, jeżeli coś jest innego od przyjmowanego standardu, coś, co się wyróżnia, powinno być wyszczególnione i napisane. Na przykład instrukcja dana Mojżeszowi, że te święta niech będą obchodzone, powiedzmy, od wieczora do wieczora, tak jak mamy w Biblii napisane, a tamto święto świętujcie normalnie. To co nam to da? Pewna informacja, że jeżeli coś zostało wyszczególnione, bo wyróżnione spośród wszystkiego, na przykład jeżeli świętujecie od wieczora do wieczora, to, tamto też, a to świętujcie normalnie. To od razu widzimy, że coś tu nie gra, albo przynajmniej, że to jakieś święto, nie wiem, czy może jeden dzień nawet. Słowo normalnie określiłoby to, że skoro to od wieczora do wieczora, to nie może być od wieczora do wieczora, tak? Bo to by było wyróżnienie wtedy. Albo na przykład zamiast słowo normalnie, zamiast tego słowa może jakieś inne słowo, na przykład od poranka do poranka, albo inaczej, albo normalnie, tak? A zobaczcie, że nie ma nigdzie czegoś napisane, że jak w tym paternie całym, jak mamy od wieczora do wieczora, czasami nic od wieczora do wieczora, czasami nie ma nic napisane i znowu od wieczora do wieczora nie ma słowa świętuj to inaczej, świętuj to normalnie, świętuj to od poranka do poranka. Z tego trzeba też wnioski wysnuwać. W podanym właśnie ciągu świątecznych dni jest taki szablon od wieczora do wieczora. Jest to szablon dni rozpoczynający się i kończący się bez aluzji do inności względem na przykład szabatu cotygodniowego czy innych wymienionych świąt. I ogólnie cykl świąteczny, co jest ciekawe, rozpoczyna się od pierwszego miesiąca i czytamy tam, że pierwszego miesiąca to była Pascha i zaraz 14 od wieczora coś zostało powiedziane. I później są poszczególne cykle tych świąt. Zobaczcie, że i kończy się ten cykl 7 miesiąca również wieczorem. Ale żebyś policzył po środku coś, musisz mieć jakiś punkt zaczepienia, tak? No bo jeżeli masz od wieczora do wieczora, powiedzmy święto Przaśników tutaj w tym miejscu i święto Przaśników kończy się wieczorem, potem jest następne święto, potem sobie policzysz tam parę tygodni, powiedzmy do jakiegoś święta, a potem od tego kolejne, nagle kończy się święto Pojednania i macie święto Sukot, jakby końcowe to święto, w
tym całym roku, to masz przynajmniej jakiś element, który może zaczepić. Wieczór, policzysz sobie tego wieczora i kończysz, powiedzmy, świętem też wieczór. Czy to jest oczywiste, czy to jest czytelne? Wydaje mi się, że jest to czytelne. Prawda? Kochani, dziękuję wam na dzisiaj. Wiem, że możecie być zmęczeni tym myśleniem i tymi przemyśleniami, ale uważam, że to jest też bardzo ciekawe w tym, żebyście nie mieli też wątpliwości, kiedy się zderzycie z argumentami, jak ja się zderzałem, i żebyście potrafili zrozumieć te argumenty. Dziękuję na dzisiaj. Chwała Bogu.